Seks taśma byłego szefa GSK i korupcja w Chinach. Seks taśma z dyrektorem GSK, Markiem Riley i jego chińską dziewczyną, która została ostatnio opublikowana powodem dochodzenia dotyczącego korupcji w Chinach. GlaxoSmithKline i Riley prawdopodobnie dopuścili się nielegalnych sprzedaży sięgających kwot 153 milionów dolarów. Wideo pary uprawiającej seks zostało wysłane do członków rady nadzorczej tej firmy farmaceutycznej. Peter Humphrey, który został wynajęty, by zbadać całą sprawę, działał w dość dziwny sposób, co przykuło uwagę chińskiego rządu, który ogłosił działania antykorupcyjne 2 miesiące później. Riley został oskarżony o korupcję przez chińskie władze w maju. Jeśli okaże się winnym, resztę życia może spędzić w więzieniu.